Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie i cyk! Wydało się. Wydało się to, nad czym się zastanawiałem publicznie od dłuższego czasu. Głównie na naszym profilu Twitterowym, na którym to robiłem zdjęcia z tak zwanego totemu przedstawiającego ceny paliw na jednej ze stacji. I zadawałem pytanie, why? Czemu to jest takie cholernie drogie? I zastanawiałem się publicznie, skąd się bierze taka niesamowita nieadekwatność. Cen paliw na polskich stacjach benzynowych, czyli benzyny, oleju napędowego, w stosunku do ceny dolara i ceny ropy naftowej na rynkach międzynarodowych. Wiadomo, ropa naftowa na rynkach międzynarodowych wyceniana jest ciągle głównie w dolarze. W związku z tym trzeba przemnożyć cenę w dolarze razy kurs dolara. I wtedy wychodzi cena w złotych. Jest to cena surowca. Im surowiec droższy, tym oczywiste, że drożeje. Ale jak surowiec robi się tańszy, to powinno spadać. A nawet jeśli surowiec drożeje, to produkt, czyli benzyna i. Olej napędowy potocznie zwany dieslem, no, powinien rosnąć w miarę adekwatnie. A tej adekwatności nie widziałem, drodzy Państwo. Zwłaszcza w kontekście tego, że bodajże w lutym obniżono poziom obciążeń fiskalnych, potocznie zwanych podatkami, które są w cenie paliwa. Więc no, to paliwo no, powinno być, drodzy Państwo, tańsze a nie było. No i drodzy państwo, okazało się, że nie tylko ja zadaję sobie takie pytanie i nie tylko ja poszukuję na ten temat odpowiedzi. Odpowiedź poszukiwał i znalazł pan Jacek Fron Fronczek z portalu Business Insider w artykule, który zawarł na portalu Business Insider pod tytułem Płacimy na stacjach rekordowe marże. Orlen Nadrabiał stratę na kontraktach CO2, czyli na dwutlenek węgla. I drodzy Państwo, już ten sam tytuł nam bardzo dużo mówi. Czyli mówi nam to, co dużo ludzi podejrzewało od samego początku, w tym nie ukrywam ja, czyli że ceny paliw na stacjach są nieadekwatne, gdyż mamy po pierwsze w Polsce faktyczny monopol państwowy, jeśli chodzi o produkcję paliw. Z różnych powodów, zarówno oleju napędowego, jak i benzyny, nie opłaca się wieść bardzo daleko. W związku z tym, w momencie, w którym mamy no, faktyczny monopol, jeśli chodzi o produkcję paliwa, to tych stacji może być i 50 różnych rodzajów i tak będą brały od, w cudzysłowie, państwa więc to państwo będzie narzucało ceny. I zwracałem uwagę, że niesamowicie mocno wzrosły tak zwane marże rafineryjne. Z kilku dolarów do chyba 50-60, czyli one wzrosły do po prostu niesamowicie wręcz. Natomiast, drodzy państwo, nawet ja nie skojarzyłem tego z tym, że Orlen no, grał na kontraktach na dwutlenek węgla i przerypał tam masę kasy. I to, drodzy państwo, jest coś, co bardzo warto skomentować. Czy to jest, drodzy państwo, w porządku, że spółka państwowa, która powinna zajmować się Produkcją paliw zajmuje się de facto spekulacją, zwłaszcza jeśli jest to firma państwowa, w cudzysłowie, no bo tam po prostu rząd posiada taki pakiet akcji, że, że wsadził tam swojego dominata partyjnego, na, przepraszam, niezależnego, przefantastycznego menadżera, który dziwnym trafem, zupełnie przypadkiem bardzo mocno sprzyja rządowi i tam kiedyś folię przywiózł I w ogóle. To jest, to jest przypadek, nie? On po prostu się na tym super zna. Ehm, no ale wiadomo, no jest to tak zwana spółka Skarbu Państwa, prawda? I że ta tak zwana spółka Skarbu Państwa nie powinna się skupić na na, na tym, co powinna robić, czyli na działalności operacyjnej, w przypadku Orlenu, na kupowaniu, czy w jakiś inny sposób pozyskiwaniu ropy naftowej, przerabianiu je na paliwa. A zamiast tego zajmowała się, no już wiemy, że Orlen się zajmuje wieloma rzeczami. Na przykład finansowaniem różnych rzeczy, na przykład bodajże ostatnio się zamienia w koncert medialny, chyba tam jakieś wydawnictwo kupili lokalne, nie? No i teraz zamienia się w spekulanta giełdowego. I to, drodzy Państwo, rząd Prawa i Sprawiedliwości, którego wyborcy jeszcze nie tak dawno temu na przykład bankierów nazywali banksterami. To się potem zmieniło, jak premierem został Mateusz Borawiecki, bankier, i to no, coraz więcej się dowiadujemy o jego niechlubnej przyszłości. No, ostatnio tam w mediach nawet mówiły coś w kontekście sprzedaży przez jego bank kamienicy z, z lokatorami. No, straszne rzeczy. Jeszcze tego nie badałem, ale, ale, ale przykre. Nie? No i tutaj już przestaną mówić banksterzy, no ale cały czas mówi się właśnie o spekulacjach giełdowych. Nie, że o graniu na giełdzie, tylko że o spekulacjach. No to kurde, państwowa firma spekuluje. I w momencie jak przegrywa, to przerzuca mm, skutki tego, że przegrała na klientów i to jest w porządku. I dziwnym trafem druga rafineria, czyli Lotos, też podnosi marżę Rafineryjne, czyli nie ma konkurencji. Ha, a to wszystko jeszcze jest w kontekście tego, że zdaje się, że PIS chce doprowadzić do całkowitego monopolu, czyli chce, żeby Orlen przejął lotos, i ten monopol, który jak widać, przekłada się, ten duopol, który teraz jest, który jak widać przekłada się na to, że mamy niewspółmiernie drogie paliwa na stacjach, miałby się zmienić w, w całkowity monopol. Czyli, de facto, pan obajtek z kolegami by nam faktycznie dyktował ceny na stacjach benzynowych. I to jest dla naszego dobra. A, i jeszcze to jest w ramach walki z Putinem. Pies z tym, że zdaje się, że jak dojdzie do tej fuzji, to Lotus będzie musiał sprzedać ileś tam stacji benzynowych, i zdaje się, że się dogadali, że ta sprzedaż idzie do węgierskiego koncernu, który jest podkreślam słowo zdaje się, który jest bardzo mocno kontrolowany przez kapitał rosyjski, więc de facto część stacji zostanie sprzedana ruskim. No, ale to jest w ramach walki z Putinem. Bo ja rozumiem, że te stacje są takie wyjątkowo B, że im więcej tych stacji, to po prostu gorzej. To trochę tak, jakbyśmy na przykład pana Sasina do Rosji wyeksportowali. To, to on tam na pewno im takie wybory kopertowe zrobi, że się nigdy nic z czego nie doliczął. I, 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 i to, to po prostu będzie jeszcze większa plaga niż jakim kiedyś Rosjanom Niemcy Lenina przemycili. Także ja rozumiem, że po prostu te stacje paliwowe lotosu, które de facto będą kontrolowane pośrednio przez Rosjan, czy już są kontrolowane, no to tak naprawdę to, to, jest, to, to jest po prostu taki kontrojański, to jest taki fizyczny, rozdrobniony Lenin, którego Niemcy Rosjanom Przewieźli w pociągu, żeby im tam zrobił kuku. No, jak to wyszło, tak to. Wyszło. Aha, i jeszcze pamiętajcie, że to nieważne, że pisowcy de facto sprzedali ruskim stację, ale Tusk chciał. I nie będziemy rozmawiać o tym, co pisowcy zrobili, tylko o tym, co Tusk chciał brzmi absurdalnie, wejdźcie sobie na propisowskie grupy na Facebooku albo popatrzcie sobie, co w kółku pisowskiej adoracji robią na Twitterze. No to tam rzeczywiście wina Tuska. Wina Tuska, no bo on chciał. On chciał, drodzy Państwo, on chciał. Co z tego, że PiS de facto to zrobił? Tusk chciał. I nie będziemy rozmawiać o tym, co PiS zrobił, ty ruski troll, tylko co Tusk chciał zrobić, tak? To chyba oczywiste. Drodzy Państwo, zaraz sobie przeczytamy ten artykuł i go skomentujemy. Natomiast jeszcze jest jedna bardzo ciekawa rzecz, a mianowicie taka, że ten artykuł dostałem dzięki panu Kamilowi, bo ja kompletnie nie znalazłem, a naprawdę szukałem, googlałem, no znam się trochę na, na tym i no trochę, że się tak wyrażę, no, no, no umiem, umiem, umiem szukać takich rzeczy i tego artykułu nie znalazłem. Co więcej, Szanowny pan, no bo po tym, jak on mi tam powiedział, ale słuchaj, jest taki artykuł, który to i to tłumaczy, nie? No to ja mówię, kurde, no nie mogę znaleźć. To on mi przysłał, um, on mi przysłał nazwę medium, czyli Business Insider i tytuł, ale po prostu, że płacimy na stacjach rekordowe marże, kropka, Orlen nadrabiał stratę na kontraktach CO2 i nawet znając dokładnie tytuł mainstreamowego medium i wpisując w Google również nazwę tego medium, nie wyskakiwał ten artykuł. On został jako niesamowicie zakopany. Nie wiem przez kogo, ale został, został. I dopiero szanowny pan widz, dzięki któremu dotarłem do tego artykułu, a w zasadzie który dotarł do niego za mnie, musiał mi wysłać, drodzy Państwo, link. I dopiero po linku doszedłem. To jest coś naprawdę bardzo, bardzo dziwnego. Co do zasady, jeśli wpisujesz pełny tytuł, nazwę medium i nie wyskakuje materiał tego medium, to znaczy, że to medium jest bardzo mocno dyskryminowane. Wiem, bo wideoprezentacje są i czasem jest tak, że wpisujesz w nazwę naszego vloga i tak nie wyskakuje nasz vlog, ale całkowitą nazwę. Tutaj taka podpowiedź, lepiej wpisywać nazwy naszego vloga w Google i dopisywać wideoprezentację niż w przeglądarce YouTube. Jest większe prawdopodobieństwo, że znajdziesz w Googleach. Link do naszego vloga, niż w YouTube'ie, w przeglądarce YouTube'a. To, 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 to bardzo, bardzo wiele moim zdaniem mówi. No ale takie życie, i to, że ten, por, że ten artykuł jest taki strasznie zakopany, też drodzy Państwo, nie daje mi spokoju dlaczego. No bo to jest dobry artykuł i on powinien być na powierzchni. Drodzy Państwo, przeczytajmy to, żeby nie być gołosłownym. Jeszcze raz podaję źródło, portal Business Insider, pan Jacek Frączyk. Tytuł artykułu. Płacimy na stacjach rekordowe marże Orlen nadrabiał stratę na kontraktach dwutlenku węgla. Jeszcze do końca, ubiegłego roku gra na instrumentach pochodnych na emisję dwutlenku węgla przez PKN Orlen dała zyski dała zysk bliski historycznego rekordu. Czyli wyraźnie jest tu słowo gra, nie jakieś inwestowanie czy inne tego typu rzeczy, tylko gra na instrumentach pochodnych. Spekulacja. W pierwszym yy, kwartale sytuacja się jednak odwróciła. Orlen sprzedał znaczącą część portfela kontraktów terminowych, ale musiał zaakceptować ponad 1,7 miliarda złotych strat. Nadrobił to marżami na paliwie i produktach petrochemicznych. Innymi słowy, musieliśmy za to zapłacić na stacjach. Czyli Polacy zapłacili na stacjach benzynowych, nie tylko Orlenu, za spekulacje giełdowe pana Obajtka, który przegrał na giełdzie. Czy to jest sprawiedliwe? Czy jeśli ja będę grał na giełdzie i przegram na tej giełdzie, to ja idę do kogoś, mówię Daj, albo, albo go zmuszam? Czy Orlen to jest biuro makrelskie, czy Orlen to jest bank inwestycyjny? Czy ludzie o tym wiedzą? Wydaje mi się, że nie i dlatego kręcę ten vlog, bo uważam, że trzeba to nagłośnić. Bo uważam, że tak nie powinno być. I pytanie, co się działo z tą kasą, gdy było dobrze, gdy Orlen wygrywał? Raczej nie były wtedy sztucznie zaniżane ceny paliw, więc, więc nie było dzielenia się tymi zyskami z klientami. Więc pytanie, kto, drodzy Państwo, nad tym kto, kto na tym, no, kto brał tą kasę. Prawda? I druga rzecz, skoro te, te przerypanie Orlenu na, na giełdzie to już było jakiś czas temu, czy czasem to obniżenie podatków w paliwie, po którym niemal od razu zaczęły rosnąć ceny, to nie było trochę po to, a przypominam, wojna jednak była trochę długo po tym. Czy to czasem może nie było takie skoordynowane? Że wiecie, było bardzo drogo, ludzie już się burzyli, bo ta cena z 6 zł na stacjach za wachę, taką podstawową, to już się wydawała bardzo, bardzo droga. I jakby wtedy bardzo mocno podnosili, to ludzie mogliby wyjść na ulicę, ale Bach zupełnie przypadkiem PiS stwierdził, że obniża. I to taka trochę maskowanko, nie? Taka sztuczna obniżka dała jakby pole do podwyżek. Potem była ta sytuacja, co dziwnym trafem y, nagle zaczęło trochę brakować tego paliwa na niektórych stacjach, więc ludzie się przerazili, że nie ma, więc potem łatwiej zaakceptowali, że było drogo, nie? Marżorlenu y, na paliwach w pierwszym kwartale był rekordowe. Pierwszy kwartał. Przypominam, że Putin zaatakował Ukrainę dopiero pod koniec drugiego miesiąca pierwszego kwartału. Nie? Pod koniec lutego, chyba 24 luty zaatakował. Czyli prawie cały styczeń i luty, nie było wojny na Ukrainie. Marże Orlenu na paliwach w pierwszym kwartale były rekordowe. Najbardziej wzrosły marże na oleju napędowym. Jednocześnie rosła sprzedaż paliw na wszystkich rynkach, na których Orlen działa. A głównie w Polsce. Zyskami na paliwach, energetyce i petrochemii koncern nadrabiał, przepraszam, nadrobił stratę, jaka pojawiła się w wyniku niekorzystnych zmian cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla z punktu widzenia pozycji rynkowej Orlenu. Grupa PKN Orlen wyprodukowała w pierwszym kwartale 2022 roku, przepraszam, wypracowała w pierwszym kwartale 2022 roku zysk netto w wysokości 2,8 miliarda złotych. To o 1 miliard więcej rok do roku, ku podała spółka w komunikacie. Prezes Daniel Obajtek chwali wyniki segmentu energetycznego i produkcji prądu z odnawialnych źródeł. Ale tym, co uderza w informacjach raportu kwartalnego, jest wysoki wzrost marż krak marsz krak na paliwach na przerobienie tony benzyny na przerobienie tony benzyny Orlen zarabiał w pierwszym kwartale chyba za przerobienie tony benzyny Orlen zarabiał w pierwszym kwartale 187 dolarów czyli o 363% więcej rok do roku i 76% więcej niż w czwartym kwartale 2021 Czyli te ceny paliw, które były przed tą obniżką podatków, i tak były zawyżone przez pazarność Orlenu, który zwiększał swoje marże. Że, y, Anatomie diesla: 148 y, dolarów, czyli o 80% więcej o rok do roku i o 5% więcej kwartał do kwartału. W przypadku oleju napędowego, jak sprawdziliśmy wstecz, Orlen. Nie stosował tak wysokich marsz w pierwszych kwartałach roku, przynajmniej odkąd szefuje mu Daniel Obajdek. A być może i nigdy wcześniej w historii. No ale wiecie, yy, no, te, jak, te akcje takie, że tam. No dobra, nie, nie wchodźmy w to, jakie są akcje i co tam jest finansowane, gdzie tam są przepływy pieniężne. W przypadku Diesla dotąd najwyższa była marża w pierwszym kwartale 2015 roku, kiedy wynosiła 123 dolary na tonie, a teraz wynosiła 148 dolarów. W przypadku benzyny dotąd najwyższa była marża 143 dolary z pierwszego kwartału 2016 roku, a teraz wyniosła 148 dolarów. Wciąż wysokie są przy tym zyski na produktach petrochemicznych. Poza polietylenem Orlen zwiększył marżę Krak na wszystkich głównych produktach petrochemicznych, z czego najbardziej na propylenie 32% rok do roku i etylenie 19% rok do roku. I to wszystko przy wzroście przerobu ropy w grupie o 31% rok do roku i sprzedaży 15% rok do roku. Na polskim rynku konsumpcja paliw wzrosła o 15%, w Niemczech o 5%. Zresztą to ciekawe, dlaczego u nas tak mocno wzrosła konsumpcja paliw. Ciekawostka. W Czechach o 10%, a na Litwie o 9%. Tymczasem Orlen zarobił w pierwszym kwartale bieżącego roku Zaledwie, w cudzysłowie oczywiście, 2,9 miliarda złotych w porównaniu do 4,1 miliarda w czwartym kwartale ubiegłego roku, czyli było drożej, był większy wolumen sprzedaży, więc jak jest drożej i większy wolumen sprzedaży, to powinny być rekordowe zyski, a te zyski były mniejsze niż kwartał wcześniej. Dlaczego? Ujemny wpływ ceny kontraktów na dwutlenek węgla. I tu jest, drodzy państwo, pies pogrzebany, a w tym wypadku powód, dlaczego mamy tak drogo. Choć prezes Obajtek chwali w komunikacie e, wynikowym przede wszystkim wyniki segmentu energetycznego, to rok do roku wyniki EBITDA-LIFO e, e, seg, e, e, tego segmentu spadły o 255 milionów złotych rok do roku w efekcie ujemnego wpływu makro na skutek wyceny kontraktów terminowych dwutlenku węgla. Brak pozytywnego efektu zmiany metody konsolidacji spółki Baltic Power z pierwszego kwartału 2020 roku oraz wyższych kosztów stałych i kosztów pracy przy dodatnim wpływie w wyższych wolumenach sprzedaży. Czytamy w raporcie kwartalnym. Również w przypadku segmentu rafineryjnego, choć wynik EBIDA, wynik operacyjny powiększony o amortyzację, wzrósł o 878 milionów złotych rok do roku, to koncern wskazuje na ujemny wpływ makro na skutek hedgingu i wyceny kontraktów terminowych CO2. To samo w segmencie petrochemicznym, gdzie mimo wzrostu marży wynik EBITDA spadł o 421 milionów złotych rok do roku. Jak pisaliśmy ostatnio, PKN Orlen wykorzystywał w ubiegłym roku na szeroką skalę grę na instrumentach pochodnych, czyli spekulacje, czystą spekulację. Do wzrostu zysku na poziomy bliskie historycznego rekordu. Głównie grał na kontraktach na emisję dwutlenku węgla. Póki cena dwutlenku węgla dynamicznie rosła, to rosły z tego tytułu zyski koncernu. OREN. Część kontraktów zawarł na zabezpieczenie realnych emisji, ale dużo większą liczbą po prostu grał. To jest bardzo ważne. Miał, szac miał szacunkowo dwa razy, dwa razy więcej kontraktów niż wynosiła roczna emisja grupy kapitałowej i spadające ceny dwutlenku węgla w pierwszym kwartale odbiły się na wynikach. Wycena. Pochodnych instrumentów finansowych zmniejszyła wartość aktywów obrotowych o 611 milionów złotych w pierwszym kwartale. Podano w sprawozdaniu, straty na tych instrumentach podzielono między segmenty działalności, czyli wrzucono, ukryto w różnych częściach. Rozliczenie instrumentów finansowych wykazało ponad 1 miliard złotych straty na kontraktach terminowych forward na dwutlenek węgla i a wycena pokazała 713 milionów złotych straty, czyli razem z grupą musiała zaakceptować 1,7 miliarda złotych strat. Niekorzystne ruchy na wycenie dwutlenku węgla skorygowały, yy, Najwyraźniej politykę Orlenu, i ten ograniczył w pierwszym kwartale skalę gry na ryzykownych instrumentach, jak podano w sprawozdaniu, portfel własnych kontraktów terminowych, czyli zabezpieczenie realnych pozycji emisji CO2 przez grupę, skurczył się w pierwszym kwartale o 34% do 1,5 miliona ton emisji. A portfel e, transakcyjny, czyli ten którym grano na rynku, o który na koniec ubiegłego roku wynosił 20,7 miliona ton emisji zniknął całkowicie. Czyli teraz jak będzie szło w górę, to Orlen znowu dostanie w tyłek. Zaksięgowano jednak 16,1 miliona ton uprawnień do wartości e, niematerialnych, czyli Orlen można powiedzieć, że gra ma więcej kontraktów niż potrzebuje na zabezpieczenie emisji, już o 22%, 22 mniejszą liczbą kontraktów niż w ubiegłym roku. I teraz skończymy. Emisja dwutlenku węgla w grupie Orlen ubiegłego roku wynosiła 17,6 miliona ton dwutlenku węgla, a darmowych uprawnień. Wpłynęło 6,5 miliona ton, czyli za 11,1 miliona ton trzeba było płacić. Kontrakty na koniec marca są obecnie na 17,6 miliona ton, czyli pokrywają koszty zakupu dwutlenku węgla na około rok i 7 miesięcy. Niezależnie od wszystkiego, warto, żebym przy okazji powiedział, że ja osobiście Uważam, że, 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 że jakby to powiedzieć, że te prawa do emisji dwutlenku węgla to taka trochę lipa. No. Mi się to nie podoba, drodzy państwo. Generalnie płacimy. No, to wiadomo komu, bo to można wskazać konkretne podmioty, ale tak. To jest taka kreacja wartości z niczego. Trochę tak jak kreacja pieniądza, gdzie banki centralne kreują pieniądze na pstryk z niczego, bo po prostu kreują dług. Tak samo tutaj, nagle kreowana jest jakaś wartość, prawa do emisji dwutlenku węgla, która jest po prostu handlowana. Czyli to jest de facto podatek. I podatek, który teoretycznie ma sprzyjać ekologii, ale tak naprawdę sprzyja moim zdaniem, w moim odczuciu, głównie nabijaniu kasy Unii Europejskiej rządom. I bo tak, na przykład, część, te prawa demisji są dzielone między rządy i rządy to sprzedają. O tym na przykład nie wiedział Patryk Jaki. Jak, jak bardzo mocno tam krytykował to, boże, kto bierze kasę za ten te węg... prawa emisji dwutlenku węgla? No, no, rząd, którego częścią jest partia, z której pochodzi. Taka, taka ciekawostka. Nie? Natomiast, co, co warto w tym momencie się zwrócić uwagę, no, że, że w ogóle mi się to nie podoba, bo tak naprawdę to w żaden sposób, moim zdaniem, mm, nie chroni realnie środowiska w skali planetarnej. Cała Unia Europejska bardzo mało truje. Więc nawet gdyby Unia Europejska w ogóle nie truła, to wpływ na planetę nie będzie duży. Taka prawda. Oczywiście trzeba jak najmniej truć, ale przede wszystkim to trzeba skoordynować światowo. Zwłaszcza, że no jak inni będą truć, a my nie będziemy truć, to Planetka, planeta mało na tym zyska, natomiast my staniemy się takim kompletnym outsiderem i biedakiem świata. Chyba nie o to nam chodzi. Tak mi się wydaje. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, sam dwutlenek węgla nie jest gazem trującym. Dwutlenek węgla jest gazem co najwyżej duszącym, gdyż wypiera tlen. I oczywiście. Dwutlenek węgla to no to już powiedziałem, jaki jest. Natomiast na przykład dla roślinek dwutlenek węgla jest y, pożyteczny, bo roślinki w procesie fotosyntezy, o którym uczymy się, przynajmniej moje pokolenie uczyło się w trzeciej klasie szkoły podstawowej, a potem w ogólniaku drugi raz, więc mi się wydaje, że to raczej generalnie ludzie powinni pamiętać. Ten dwutlenek węgla, roślinki zielone, chlorofil, y, jest dwutlenek węgla, są promienie słoneczne i przerabiane są na biomasę, takie mądre słowo, wyczytałem ostatnio, więc się chwalę, i na tlen. Czyli może problemem nie jest na przykład to, że jest za duża emisja dwutlenku węgla, tylko może problemem jest to, że jest za mało roślinek. Że na przykład lasy są powycinane, że na przykład w miastach jest betonoza i się wszystko napierdziela tym betonem i nie ma drzew. Może na przykład rozwiązaniem tego problemu nie jest to, że a dwutlenek węgla to takie zło, tylko może więcej trzeba sadzić, a mniej wycinać. Drodzy Państwo, może, 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 może w tą stronę. Um, prawda? Tak mi się to wydaje, drodzy Państwo, że może właśnie w tą stronę warto iść prawda? A my na przykład w Europie mamy, bar... znaczy w Polsce mamy bardzo dużo lasów, więc może my powinniśmy mieć wie... za to mieć jeszcze płacone, że my pochłaniamy. Chociaż ostatnio polityka lasów państwowych zarządu PiS jest podobno mocno rabunkowa i mocno dużo tych drzewek wycinają, więc z cholera wie jak to będzie dalej, no ale na razie jeszcze jest spoko. Ja generalnie tyle co wiem, to powiedziałem i ja jestem wielkim fanem lasów. Ja bardzo lubię lasy, lubię sobie po lesie pojeździć rowerem, lubię sobie do lasu pójść, poleżeć, pochodzić na takiej polance, w takim jednym lesie, co ja go bardzo lubię. Jak byłem młodszy, to lubiłem sobie ognisko zapalić, grilla, coś tam wypić, posiedzieć z przyjaciółmi. Fajnie było, naprawdę. Ja jestem wielkim fanem lasów, wszelkich, i chciałbym, żeby lasów było jak najwięcej. Zwłaszcza, że lasy są. Tak mówiąc, bardzo kolokwialnie zdrowe. I może iśćmy w tę stronę. Może mniej wycinajmy, więcej saćmy? Zamiast niszczyć naszą gospodarkę pod jakimś pretekstem, a tak naprawdę mam wrażenie, że tutaj chodzi o jeden wielki skok na kasę, po prostu. Drodzy Państwo, więcej lasu, mniej, mniej spekulacji giełdowej. Pozdrawiam, trzymajcie się do zobaczenia. Pa.